No to ja już po prysznicu i zaczynamy dzień z pedantulą. Dosłownie, bo dzisiaj gramy nowe odcinki, a w tym Q&A. Wasze pytania, moje odpowiedzi. Chodźcie za mną. Zabałaganione łóżko. Tym się zajmiemy w odcinku. Dzień dobry. Dzisiaj 5 praktycznych sposobów na to, jak nie zagracić swojego domu od samego rana. Wszyscy normalni, tak, oczywiście. Tak, nagrywamy tutaj, wszyscy są normalni, zajmujemy się kotami, jest wesoło. Witajcie w świecie pedantuli. Więc nie ma rady, w piżamce czy nie, ścielimy. Nie trafiłam. No. Rzucę jeszcze raz. O, super. Uwaga. Nie wiesz jeszcze, co Cię czeka, a w tej chwili Pancia Cię przykryje. Gdzie w butach na łóżku? Gdzie w butach? Takie buty. Co oni chcą to powiedzieć? Co oni to chcą? Uwaga, puszczaj, 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 puszczaj. Próbujemy coś nagrać, ale tyle tego ustawiania. Za to nagrywamy komórką. Coś z tego zawsze wyjdzie. A my sobie dalej nagrywamy i nagrywamy teraz, uwaga, to będziecie się śmiać, co nagrywamy. Co nagrywa Jarek? Śnieg! No dobrze, to najpierw zacznę od wytłumaczenia, dlaczego noszę ze sobą taką wielką torbę. Jak wiecie, mieszkam na wsi. Jak rano wyjadę z domu, zostaję już na mieście do wieczora. No ja jeszcze raz, sorry. No. Muszę się tak się... No to krzesło. Nie wyładowuję z tej torby nigdy nic. Zawsze musi być to wszystko, co się tam mieści i wtedy czuję, że jestem zabezpieczona. Tylko otwarcie. To już teraz, dobra. Zrób mi tutaj bliski. To jest końcowa pozycja. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa, pa, miłego dnia. To mówiłem ja. Ja rządzę. Mój operator Jarek dał mi na chwilę potrzymać swój aparat za grube miliony i zrobić sobie nim wideo selfie. Tada! Za chwilę gramy pierwsze Q&A, a ja nawet widzę siebie, jak dobrze popatrzę. Mam siebie tutaj. Tysiąc ul. Zobaczcie, co tam się kroi. Dobrze, powierzam Ci mój sprzęt. A nie, nie mogę, bo tu mam pytanie. Dawaj. Nie, tu mam pytanie. Nie mogę. Będę liczył. Jak nie, to się... Nie, machaj, machaj. Nie, ja się spróbuję. Za długo, za długo! Nie, ale mów, za długo gadasz, ja Ci odpowiem. Okej, okay, real life. Kochani, spisałam najczęściej pojawiające się pytania tutaj i na nie dzisiaj odpowiem, ale proszę Was, pod tym filmem zamieszczajcie swoje pytania, na które odpowiem w kolejnym Q&A, który się odbędzie za miesiąc. Pytanie numer 1. Jak to robisz, że jesteś zawsze taką pozytywną osobą? Nie wiem. Moja szklanka jest zawsze do połowy pełna. Uważam, że to, co rozpraszamy wokół siebie, to potem do nas wraca, więc staram się generować wokół jak najwięcej dobrej energii i siły i że to do mnie wróci. Czasem wraca, czasem nie, ale przynajmniej mam fajne życie. Pytanie numer 2. Czy masz panią do sprzątania? Mroczny sekret Uli Pedantuli. Tak, mam panią do sprzątania. Pracuję w sposób bardzo nieprzewidywalny i czasem nie jestem w stanie poświęcić połowy dnia na sprzątanie, a czasem nie jestem w stanie na to poświęcić nawet godziny, więc mam panią do sprzątania, mam pomoc przy większych, cięższych pracach, ale codziennie każdy z moich domowników robi coś w domu sam i pomiędzy panią do sprzątania też sprzątamy. Okej? To nie jest tak, więc pani jest mocnym wsparciem, ale dużo robimy też sami. Poza tym, skąd bym to wszystko wiedziała, gdybym tego nie robiła? Dlaczego tak kochasz Włochy? Nie mam pojęcia, dlaczego tak kocham Włochy, ale Włochy to jest moje miejsce na ziemi. Chyba jestem Włoszką, która zupełnie nie wygląda jak Włoszka i kiedyś się tam przeprowadzę i będę dla Was robiła ule pedantule z mojej willi w Toskanii. Marzenie. Czy zawsze jesteś taka perfekcyjna? Nie, nie jestem perfekcyjna, nigdy nie jestem perfekcyjna. Jestem normalna, czasem potargana, czasem pognieciona, a czasem mam coś rozlane na podłodze i mam to gdzieś. Więc do perfekcji mi daleko. Staram się być jak najbardziej sobą i nie przeginać w żadną stronę. Perfekcja to jest ostatnie słowo, które bym użyła w stosunku do siebie. Jaki jest Twój sposób na naukę języków? Tak brzmi kolejne pytanie. No rzeczywiście, tak się złożyło, że się trzech nauczyłam już całkiem sama jako dorosła osoba. Chłonę.
gdzie tylko mogę, staram się jakoś mieć kontakt z językiem. Mam aplikacje, na których mam pościągane radia z Włoch czy z Francji, słucham ich w aplikacji, gdzie tylko jestem. Oglądam dużo telewizji anglojęzycznej, włoskojęzycznej, francuskojęzycznej. W wiadomości staram się zawsze obejrzeć w takich stacjach, one są dostępne bez problemu. Czytam, sporo czytam. To są zazwyczaj beznadziejne książki, żenująca literatura, typu takie harlekiny, wiecie, pan pocałował panią, bo to jest mniej więcej mój poziom językowy, ale staram się najwięcej jak mogę czytać, otaczać się tym językiem, kiedy jest tylko okazja. I że co, że za długo gadam? Już kończę, bo to dla mnie ważne. Dwie lekcje w tygodniu. Przynajmniej półtorej godziny lekcji w tygodniu, nawet jeżeli na nie idę nieprzygotowana, to zawsze jest to jakaś lekcja. Gdzie można kupić grzebek do swetrów? Grzebek do swetrów to przebój mojego ostatniego filmu, w którym mówiłam o tym, jak usunąć zmechacenia ze swetrów. Grzebek do swetrów kupuje się za kilka złotych na Allegro. Obiecuję, że następnym razem będę pamiętała, żeby powiedzieć to w filmie. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Co zrobić, żeby ocet nie śmierdział? To do tych wszystkich, którzy lubią czyścić octem. Ja ocet rozcieńczam pół na pół z wodą, wolę takie mocne stężenie. I przechowuję go w słoiku, w którym mam skórki pomarańczy, cytryn, mandarynek. Wtedy ocet pachnie jak te cytrusy i zupełnie nie pachnie octem i wszystko pięknie wyparowuje. Słuchajcie, szybkie Q&A. Pierwsze za nami. Proszę Was, piszcie pod tym filmem Q&A na następny miesiąc. Postaram się odpowiedzieć na tyle pytań, ile się da. A teraz jeszcze pewnie zabiorę Was na dokończenie mojego dnia, bo przed nami jeszcze dzisiaj live na Facebooku i będzie dzisiaj wesoło. Dziękuję! Szczęśliwie skończyliśmy już zdjęcia, więc teraz zostały mi do zrobienia zakupy, zanim o 19:00 zobaczę się z Wami na live. Jest 3:30, ruszam po trochę pyszności w tym tort. Będziemy się rozpieszczać. Ale tego dobra. Poszłam na małe zakupy. Kupiłam tyle siat. O, tu jeszcze jedną niosę w rękach. A, jakie pyszności. Co? Chciałbyś rybkę? To zapań ci rybka. Nie dam. Zaraz powinnam zacząć live'a, ale najpierw muszę chyba posprzątać w moim kąciku, bo mówiąc delikatnie, jest tu niezły bałagan. Słuchajcie, dzisiaj transmisja będzie podwójna. Dzisiaj dla odmiany nie będę transmitować z mojego biurka, tylko będę transmitować z mojej kanapy w moim biurowym pokoju. Dzień dobry, dzień dobry. Nagrywam Was teraz przez chwilę, żeby umieścić wszystko w filmie. Pojawiają się pierwsze komentarze. Kasia, Ula, zaczynamy. Patrycja, dzień dobry wszystkim. To był długi dzień, ale mam nadzieję, że fajnie Wam było spędzić go ze mną. A teraz dziękuję, dobranoc, płynanoc i pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby nie ominęła Was żadna kolejna sesja pytań i odpowiedzi. A teraz pstryk i śpimy.